Moi drodzy, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Janusz Wpierdziel, kariera UFC, kariera zawodnika. Jak pisaliście w komentarzach, żebym omijał, bo pojawiały się takie głosy, żebym omijał, nie pokazywał wszystkich treningów, bo jest to bardziej nużące niż oczywiście sama walka i żebym przychodził częściej, a właściwie szybciej do walki, przez co mogłoby ich być więcej w odcinku. No to tak też zrobiłem, ominąłem pierwszy trening i moi drodzy, lecimy od razu z pierwszym rywalem na dzisiaj. Trening był zacny, myślę, że forma 98% będzie to całkiem niezły poziom, nie jest przetrenowany, nie ma jakichś braków, więc Janusz generalnie powinien tutaj naprawdę podziałać. Pojawiła się nowa opcja, jeśli chodzi o promowanie starcia w mediach. Otóż jest to prowokowanie i Janusz po prostu napisał sobie tutaj taką prowokację odnośnie zakończenia tej walki, a mianowicie stwierdził, iż wygra ze swoim rywalem w pierwszej rundzie poprzez poddanie. Czy tak się uda? Czy uda się tego dokonać? Zobaczymy. Jansen jest to nasz dzisiejszy rywal. Wpierdziel kontra Jansen. No miejmy nadzieję, że uda się zwyciężyć. Jak widzicie, dalej nie ma zbyt wielu tutaj fanów na widowni podczas walki Janusza. Janusz 46 lat. No młodszy nie będzie, tylko i wyłącznie starszy. Tylko i wyłącznie starszy, ale jest w UFC. Jest w UFC, będzie powoli, miejmy nadzieję, piął się w górę. Piątka nie została zbita tutaj. Sparowałem się z tym zawodnikiem i wyszło mi ogólnie tutaj coś takiego, że koleś jest całkiem niezły w parterze. Koleś jest całkiem niezły w parterze, więc muszę tutaj uważać na to. Widzicie, bardzo, bardzo defensywnie tutaj. O! Ty, a ty tutaj dźwignia? Nie, a jest... O, jest coś takiego. Nic z tym nie zrobię. Pozycja boczna. Możemy tutaj go poobijać. Przynajmniej się postarać go poobijać. Czy to będzie miał być... Czy to ma być koniec? A, nie wydaje mi się. Zobaczcie, gilotynki jak... No, niestety nie ma. Tutaj moglibyśmy się postarać załowić mu gdzieś tajski chwyt. Udała się ta sztuka i możemy go zaatakować. Drugi siadł, pierwsze kolano nie weszło do końca. Janusz. O proszę i znowu defense, bardzo dobrze tutaj Janusz broni się przed tymi takedownami. Nasz rywal ma problemy. Teraz pozycja, o jest pozycja boczna. Ja go tutaj nigdzie nie podduszę za bardzo. Jesteśmy u góry, mamy kontrolę. Teraz moglibyśmy się w sumie podnieść, bo widzę, że już jest tutaj niewesoło. No właśnie, o to mi chodziło. Czy uda się wyjść? Udało się wyjść, dobra. Kondycyjnie Janusz jest zdecydowanie gorzej dysponowany. To się ta pierwsza runda nie będzie ostatnią, jeśli chodzi o wygraną, bo boję się, że też, że mogę tutaj dostać po mordzie, konkretnie po dupie pierwszej rundy. Oj, znowu jest defense po raz kolejny. Dobra. Ładna kontra weszła. Teraz niezła seria. O! Kurde. Nie tak to miało wyglądać, ale jest szansa na gilotynkę. Jest szansa na gilotynkę. Albo i nie. Jeszcze raz spróbujemy. O! Tu się udało. Proszę bardzo. I? Czy to będzie koniec przed czasem? Jednak nie. Oczywiście, że nie. To by było zbyt piękne. Musimy się męczyć dalej z naszym dzisiejszym rywalem. W poprzedniej rundzie udało się ogłosić przeciwnika, teraz jego wytrzymałość spadła. Nie odpuszczę. Okej! Czyli jest szansa na knockout. Albo chociaż na knockdown. Teraz pionę zbił, zobaczcie. O! O, ale ładnie tam teraz kolanem mnie potraktował. Garda przebita.
I defense, nie udało się. Nie udało się z tego wyjść niestety. Tutaj go możemy poobijać. Jest garda. Co teraz Janusz myśli? Aha. Wybaczcie, że teraz klikam, ale muszę powyłączyć pewne rzeczy, bo mi komputer wariuje. Nic nowego zresztą, dobra. Wyprostowanie się, jeszcze go tutaj. Patrzcie Janusza. Bęk, o! Dobra. Nie no, wydaje mi się, że jest konkretnie obity. Oho. 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 No i znowu takedown. Znowu niestety takedown od naszego rywala. Teraz moglibyśmy spróbować przypięcia. Znaczy przypięcia tylko, nie przypięcia tylko właśnie zapięcia dźwigni na szyi. I jest pierwszy etap odhaczony. Drugi również. Trzeci jest. I skopany. Kurde no. Może się uda wstać. Udało się wstać. Udało się wstać. Dobra. Oho, oho. Oho. Cały czas próbujemy go obijać, no ale jest jak jest. O, jest szansa. Nie weszło, to szkoda. Boję się takedowna, boję się takedowna. Tu możemy go pobijać jeszcze? No dobra, no. Zawsze są takie ciosy, zawsze są to jakieś tam trafienia. Jednak będzie trzecia runda. Myślałem, że to się może udać skończyć w pierwszej, ale widzę, że jednak nie. Janek! Januszu Szuniu! Kurde. Skubany. Dobra. Oho. Okej. No nie, to jest niemożliwe. Znowu to samo. Ten kondycyjnie zajebiście wygląda ten nasz rywal. Naprawdę bez większych problemów, nie to co Janusz. Janusz akurat nie jest tak dobrze dysponowany. Jeszcze nas przytrzymuje w tym parterze, że nie możemy się wydostać. Już od niechcenia te ciosy. O, niedobrze, bo będzie chciał chyba. No właśnie. Ale jest. Stójka, twoja kondycja spadła. No ja już mam 46 lat, nic dziwnego, że on kondycyjnie tutaj gorzej wygląda, no. O, trafił. I znowu takedown. I znowu skubany takedown. Uda się? Udało się go przechwycić tutaj. W sumie Janusz żadnego takedowna nie zaliczył. Ja bym chciał wstać po prostu. Bang! Teraz mnie nie puści. A, jednak puści. I koniec może być bliski. Nie, znowu takedown. O
powiem wam, że my chyba też powinniśmy do jakiegoś takedowna mu sprzedać, tylko czy zdążymy, to jest pytanie. O, to jest pytanie właśnie. Czy zdążymy przed końcem walki? Cała minuta została już. O nie. Dobra. Spróbujmy jeszcze takedowna mu. O nie, knockdown. To niedobrze. To bardzo niedobrze. To jest coś, czego się bałem. O kurde. Nie, teraz będzie na punkty. Teraz będzie werdykt punktowy. No obijany był. No ale knockdown zaliczył, takedowny były, więc w sumie nie mam takiej pewności, że Janusz by to wygrał. Ciężko mi powiedzieć, no jest pewny siebie. No ma parę tam argumentów, jakby nie było, ale czy Janusz też nie będzie miał ręki w górze? Nie, Janusz jest niezadowolony. Big Daddy. Bulldog. I teraz? Jest! Split decision. Big Daddy, Janusz Wpierdziel wygrywa. Dobry był ja. Zwycięstwo przez niejednogłośną decyzję. Udało się, no nie było to takie proste, wam powiem. No, znaczące trafienia w sumie tylko. Więc koleś mógłby się zdenerwować. Powiem wam szczerze. Nie dziwne by to było, na pewno. To była wyrównana walka, ojejku. Gratuluję, dobrej roboty. Czekam cię na więcej, hej, skoro było tak blisko, to musisz to powtórzyć. No takie są plany, takie są oczywiście plany. Megan Olivi, dobry wuj, udowodnia, że walczy na poważnie. Nie mogę się doczekać, co zrobi dalej. Wygraj, trenuj, powtórz. Mogę walczyć ze wszystkimi, nikt mnie nie pokona. Najpierw się tym nacieszę, a potem mam rachunki. To... O, dobra. Janusz jest tutaj pewnym siebie zawodnikiem. Może nieco kontrowersyjnym, podobnie jak wyniki jego walk. No ale co tam. Symuluj regenerację, oferta walki. Zobaczmy, co się tutaj dzieje, co się tutaj wyprawia. Janusz Wpierdziel. Bardzo niski wszędzie. Mech. Eric Garcia. Weźmy tego. Najbliższa walka. Zaplanuj obóz. Co tu się stało? Aha! Mój przeciwnik należy do tamtego, ale akcja. Nie kupuję. To biorę tu, co mam. Siłownia w piwnicy. Zapasy jiu-jitsu. No jak, no to... On do dwóch należy, czy o co chodzi? Nie ogarniam. Zapasy, no niech będzie. Ale powiem wam, że ja zrobię 2 tygodnie. Nie 3, tylko 2 tygodnie. Taki jest plan. Najbliższa walka. Trening. Zmiany poziomów, obalenie, tutaj ciśniemy to. Będzie forma. Mówię wam, siła, tłów, wszystko się zgadza. O nie! Pozycja górna to też się, ale mamy uraz już jakiś. To niedobre. To bardzo niedobre, wam powiem. Uwięź i uderzaj. Okej. Ćwiczenie z liną, zmiana postawy, kondycja przy ciosach, ćwiczenie z liną. I teraz będzie walka. Ktoś powie, że forma jest średnia, no ale on spokojnie, on ma dobrą dietę, on sobie to ogarnie. Musimy to wygrać. A mogłem zrobić sparring, jestem dawny, bo przynajmniej wiedzieli, jak
jak podejść do tego starcia. No ale sparing na pewno zrobimy sobie przed rywalem, tym głównym rywalem, takim wiecie, z UFC, tam z tego rosteru, z tej kadry. Kiedyś przyjaciele, teraz w ogóle wpierdzieli Garcia walczą w ogóle. Niegdyś Rafał Garcia i Janusz Pierdziel trenowali u swojego boku, jednak czasem sprzyjaźń między członkami tego samego teamu zmieniła się na zaciekłą rywalizację, której wynik poznamy już wkrótce. To naprawdę ciekawy pojedynek pomiędzy dwójką doskonałych zawodników, ale fajnie skupiają się raczej na wzajemnych animozjach, które zaczęły się, gdy wpierdziel zmienił klub. Garcia powiedział, że nie może się już czekać, aż przekaże przeciwnikowi jednoznaczną wiadomość w trakcie walki. To będzie ciekawe. UFC Minute, o proszę. Hey everyone, I'm Megan O'Leary, and here's what you need to know for your UFC Minute. It came as a shock to the MMA community when this fighter left his longtime gym recently. But that surprise was nothing compared to the reaction felt around the globe when he agreed to fight his longtime training partner. Ale fajnie, to jest mega przeprowadzone. At the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. That's it for today. Stay tuned for... Mega mi się to podoba. Mega mi się podoba ta otoczka cała, bo to jest coś, czego nie było wcześniej przy nich UFC. Nie wiem cały czas, czemu się nie pojawia rekord przy tym myślniku, nie? Wiecie, jak jest prezentacja zawodników i tak dalej, jaki bilans jest i w ogóle. No ale dobra. Piona? Jest piona, mimo tutaj jakichś... O, proszę, agresywnie wyszedł. Oj, żebym tego nie pożałował. No proszę. Okej. Siadło. Oho, teraz nie. Kurde. Co tu się stało? O! No szaleńczy atak. Patrzcie. Knockdown. Czy to będzie koniec? Aż się musiał tutaj sędzia wtrącić, bo po prostu nasz przeciwnik zostałby... O Jezu, ten taniec Janusza. Psychodance. No przyjął tutaj na szczękę po prostu, no prawego, złożył się od razu. Janusz momentalnie jeszcze do niego doleciał. Idealnie w szczękę trafiony, momentalnie się złożył. Janusz błyskawicznie też doleciał do niego tutaj z kolejnymi ciosami. Koniec, wyłączony, kompletnie wyłączony. Bardzo szybko. Bardzo szybko to poszło. No wynik znamy, więc nawet nie musimy czekać na to. Jeden knockdown. Po prostu full dominacja. Squash tak zwane. Moi drodzy, z przykrością muszę się z wami pożegnać już, bo no niestety nie jestem w stanie dzisiaj nagrać nic dłuższego. Dłuższego coś pojawi się jutro, a dzisiaj jeszcze będą streamy, a powiem wam, że stream zapowiada się naprawdę srogi, bo mam mega plan na streama, także bądźcie czujni, moi drodzy. I bądźcie cały czas w pogotowie, jeżeli ktoś z was nie kliknął dzwoneczka, zapraszam do kliknięcia, żebyście byli na bieżąco. Ponadto zostawcie komentarz, zostawcie suba na kanale i słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia, na razie, cześć.